20 milionów klientów i 50 milionów euro zostawianych codziennie w 130 tysiącach barów i restauracji. To stosunek Włochów do kawy w liczbach. Podczas gdy w Polsce kawa służy głównie do spędzania snu z powiek, we Włoszech jest ona istną machiną do napędzania krajowej gospodarki. Tu robicie kawę polega na to, że mamy bardzo dobre kawę. I kawa się kojarzy w różnymi momenty naszego dnia. Czyli stajemy i bez kawy nie stajemy. Stajemy chyba tylko dlatego, że wiemy, że zaraz robimy bardzo dobra kawa i skuteczna. I potem idziemy do baru, no to oczywiście druga kawa. I po obiedzie, po kolację, niektórzy palą papierosy, po papierosa, po seksie. To wszystko co dobre, oprócz papierosy, że są niedobre, nie? Kawa. W pracy, kiedy mamy 5 minut, no wolno, zrobimy kawę. Idziemy na coffee break. Ile tych kaw dziennie wychodzi takiemu przeciętnemu Włochowi? No myślę, że 5, 7 kawy, które są espresso oczywiście, czyli te malutkie. Kiedy zamawiasz kawę, no to podkreśla, która kawa, nie? A we Włoszech zapyta, kawę. No i od razu wiadomo, że espresso. Nie ma innej kawy. Kawa to espresso. Ewentualnie może być jeszcze trochę mniejsza woda, czyli caffè ristretto. Albo w niektóre rejony dodają taka grappa, czyli taki alkohol na dzień dobry, żeby po prostu działać trochę bardziej taki wesele. Ale kawa jest tylko i wyłącznie ta kawa. Kawa, caffè to jest espresso. Generalnie to są takie równe ceny. No to euro. Pomiędzy 80 centów do euro. Nie? No więc kiedy prowadzili w ogóle moneta euro, no to okrąglenie ceny na euro w stosunku do lirów najbardziej bolało. Gazeta sportowa i kawę. To są dwie rzeczy, które Włoch codziennie muszę kupić. No tu ja mieszkam tu w Polsce 20 lat tylko. Nie? 20 lat temu no to była kawa taka bardzo długa. I właśnie ludzie się umawiali na kawę, ja nie rozumiałem o co chodzi, bo to przecież kawa, no to już koniec, po co mamy się umówić, nie? Kawa rozpuszczalna dopiero była jakaś rarytasa, nie? Espresso w ogóle nie za bardzo, nie? A w tej chwili no, wszędzie jest espresso, czyli nie musisz zapytać, czy macie espresso, oczywiście, że mamy, nawet kto się obraża. Nie? Io ho visto ristoranti che servono un buon caffè, altri invece se vado in una caffettiera normale è un po' acquoso. Są miejsca, są restauracje, które potrafią zaparzyć kawę, ale jest ich mniejszość niestety. W tej części, która nie umie dobrze zaparzyć kawę, jest za dużo wody. I często się nie zwraca uwagi na jakości tej wody, czyli że da wodę z kranu, bo to... A nie, kawa to jest kawa plus woda, nie? Czyli to dobra woda, dobra kawa. A na maggioranza di persone non esiste. Dla większości osób nie ma dnia bez kawy.